Sardoną. Właśnie kończy się drugi dzień festiwalu. Widzowie mogli zobaczyć już pierwsze filmy. Dowiedzmy się zatem, co im się podobało, a co nie. Filmy z sekcji Trzecie Oko mnie całkiem zainteresowały. Podobał mi się teraz ten film, z którego wyszłam, Lam. Trochę filmów widziałam, ale najbardziej wywarły na mnie wrażenie chyba dwa. Jeden z retrospektywy Choroba Tropikalna i drugi właśnie z pokazów galowych Gorączka, to tak poleciłabym bez po prostu zastanowienia się, bo wszystko mi grało w tym filmie po prostu. W sumie to nie miałem okazji jeszcze zobaczyć jakoś tak bardzo dużo filmów, ale z takich, który mi się najbardziej podobał, to wczoraj widziałem Lux Eterne Gaspara Noego i zrobiła na mnie dość duże wrażenie, chociaż wiem, że opinie są kontrowersyjne. Atmosfera na pewno jest super. Udało mi się zobaczyć Titan na przykład w pierwszy dzień na pokazie do wolontariuszy i troszeczkę mi mózg rozwaliło, lekko w pozytywnym, lekko w negatywnym sensie. Fajnie jest zobaczyć po prostu, co ci młodzi twórcy robią na początku kariery i później ich oglądać już na dużym ekranie. Dzisiaj wybieram się na Nieodwracalne chronologicznie i później będzie rozmowa z Gasparem, więc cieszę się na to. Wiem, że jest to ciężki film, ale mam nadzieję, że wytrwam. Jakie rady dalibyście osobom, które pierwszy raz przyjeżdżają na festiwal? Dobra organizacja czasu, poznanie miasta też, bo no, żeby się nie spóźniać na seanse, wysypiać się, może sobie ograniczyć trochę czas na jakieś takie spotkania, ale oczywiście też korzystać z tego, że można porozmawiać z obcymi ludźmi o wrażeniach o filmie. By nie bać się jakoś eksperymentować, bo często tak naprawdę te najmniej jakieś oczywiste wybory są, okazują się najfajniejsze. Tutaj łatwo trafić na coś dziwnego, ale łatwo też trafić na coś bardzo dobrego. Myślę, żeby jak najwięcej rozmawiać z ludźmi, wkręcać się jakby w to towarzystwo i szukać jakichś fajnych, nowych znajomości. Bawcie się dobrze. I oglądajcie najbardziej kameralne filmy, których nie będzie w dystrybucji, jakie tylko możecie. No to gorąco polecam śledzenie różnych recenzji. Wiem, że Filmawka robi regularną publicystykę w zakresie właśnie festiwalu. Polecam grupę na Facebooku Nowe Horyzonty po godzinach. Tam też jest bardzo dużo informacji i nitek o tym, jakie filmy zobaczyć. Ludzie się umawiają na piwo po seansach. Także to jeżeli ktoś przyjeżdża po raz pierwszy raz, to zdecydowanie polecam właśnie dołączyć do grupy. No i też pytać. My mamy, jako szczególnie wolontariusze i pracownicy, odpowiadamy na pytania, praktycznie zawsze staramy się pomóc i z taką otwartością wychodzimy do kogokolwiek, kto przychodzi w sumie po raz pierwszy. Na 4 filmy dziennie, to jest to, po co powinno się przyjeżdżać na festiwal.